Sławomir, 35L, wybrał się w podróż do Stanów Zjednoczonych. Na Instagramie zamieścił zdjęcie zapakowanej walizki. Zawartość robi wrażenie. Sławomir wraz z małżonką polecieli właśnie do USA, gdzie mają zaplanowane kilka koncertów dla tamtejszej Polonii. Celebryta nie zabrał ze sobą jedynie scenicznych strojów. Najwyraźniej uznał. Że nie może lecieć z pustymi rękami. Do walizki zapakował więc, ogromną ilość polskiej wódki. Reklama cześć, tu Sławomir. Do Ameryki spakowałem się szybko i wziąłem, tylko niezbędne rzeczy, jak Kajra prosiła. Napisał pod zdjęciem zapała. Było to dość, szokujące, gdyż do Stanów można zabrać ze sobą jedynie litr wysokoprocentowego alkoholu. Tak, mówią przepisy. Internauci zaczęli więc zachodzić w głowę, jak udało mu się przejść odprawę. Na lotnisku. Gwiazdor szybko pospieszył z wytłumaczeniem. Zabrałem kilku kolegów, oznajmił. Bez wątpienia pobyt w Stanach. Będzie bardzo wesoły.